specjalnie nie pójdziemy do tego gościa, żeby zobaczyć, czy on w ogóle dostanie informację na jakimś, nie wiem, touchpadzie swoim na telefoniku, że takie zamówienie trafiło i jak to będzie wyglądać, czy on najpierw przyjdzie po płatność, bo tak to każdy mógłby sobie zamówić. Że to jest zrobione na miejscu od razu, to nie jest nic odgrzewane. Ciasto w środku z tym jabłuszkiem świetnie się komponuje. Jedno, co bym powiedział, ciut na minus, bardzo mało mięsa, może z 50 gram. Serio, jeżeli chodzi o kapustę, no jak domowa jest, no nawet czasami w domu. No kurde, no. No naprawdę, no, 10 na 10 kapusta. Naprawdę? Przewyborna kapusta. Pociąg osobowy relacji Poznań, główny, zostaje opóźniony, że tam jest na nocie, 40 minut i odjedzie z peronu. Przepraszamy za utrudnienia. Nie widzieliśmy się chyba, no ile to mogło być? Półtora tygodnia, półtora tygodnia. Tego nikt nie wie właśnie. Tego nikt nie wie. Dokładnie. Sprawdzimy jedzenie Warsa. Dokładnie zobaczymy ofertę PKP. Trafiliśmy na taką aplikację Wars, którą można zamówić jedzonko do przydziału. Ma słabe opinie ma ogólnie. Mega słabe opinie. I chcemy to sprawdzić, bo wiecie jak z ludem naszym jest, nie? No od razu pocisną, jak coś słabe, to jadą dalej, nie? Albo trafili na takich gości, co my, że się przesiadają co chwilę. Za 10 minut pociąg! O kurczę, jedziemy tej! 10 peron? 10 peron, na plan się zgubimy tej. Go, 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 go! Człowieku! Pierwsza 15! Poczekaj, no mamy odjazdy, a musi pociąg przyjechać, nie? Żeby mógł odjechać. No ale to mamy odjazd stąd, nie? No dobra, ale musimy znaleźć ten, który przyjeżdża, a potem ten, który odjeżdża. Zaczyna się, Miki. Zaczyna tydzień się. Odpoczywałem. Tej, może nawet do Wrocławia nie dojedziemy. Dobra. Jak zjemy, wychodzimy, jak nie? Jak nie zdążymy wysiąść, to nas zawiezie do Krakowa, także... Co ty gadasz? Nie, Wrocław jest koniec. Ale robimy challenge. Zobaczymy, czy uda nam się wyjść prędzej niż we Wrocławiu. Pociąg, z tego co wiem, jedzie godzinę 40 chyba. No. Hej, ruchome schody powinny być. M-Wars to się nazywa. Ale wygląda tanio, człowieku. Dawka? No. Dobra, może już sobie będziemy mogli zobaczyć. Cicho, cicho, przepraszam. Menu. Muszę włączyć GPS-a, tak. Żeby wiedzieli, gdzie jestem. Tak. Pozwól raz. To zastanawiające jest, nie? Że... No nie, no muszą wiedzieć, to nie czarcie, nie? No tak. No to jest pozwól, ciekawe. Pozwól, gdy używam bardzo, aplikacji. Nie? Dobra, pozwól, gdy używam. 86102. 86102. A dobra, 03 jest no. Tylko. Dobra, ja se śniadanko już, ja już wiem, już se możemy myśleć. Pokaż. Tak? Śniadanie polskie 26,50. Domowa jajecznica na maśle, nie wiem czym się różni. A, różni się, bo na maśle. 27,50. Frankfurterki na gorąco, człowieku, dawno nie jadłem. 23,50 i racuchy z jabłkiem, coś dla Mikiego. Ale fajne śniadaniowe menu, nie? Jak no, na pociąg, no właśnie nie? Bardzo, jestem ciekawy, co powiecie, bo jest pyszne chyba. Ciekąski, prażony ser Karemberg, kanapka z serem, kanapka z kurczakiem, okay. Kanapka z serem, kanapka z kurczakiem, kanapka z szynką i serem. Kanapka jedzie, z szynką! Jedzie! To jest ten, to my jest mamy, ten! My mamy pierwszą klasę? Mamy pierwszą klasę, panowie. Pierwsza klasa Bundes! Idziemy, nie? Let's go! Siadamy! Rozdzieliliśmy się lekko, chłopaki poszli zobaczyć przedział. No słuchajcie, zastanawiające jest to, że nie ma tutaj żadnych stoliczków, nawet w tej pierwszej klasie, bo myślałem, że w pierwszej klasie to będzie jakoś rozwiązane. Czyli jeżeli będziemy zamawiać to jedzenie, to nie wiem jak zjemy, prawdopodobnie to przyjdzie na jakichś tackach i wtedy na zmianę. Pierwszy remik tak prawdopodobnie zrobi i ja będę miał tackę na jego plecach i sobie zjem. I potem zamiana, nie? No bo... Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Ale przetestujemy to, także zostańcie, zobaczycie jak to zrobimy. Teraz idziemy na śniadanko do Warsu i tam sobie zjemy śniadanko. A obiadek tutaj. Dlaczego się rozdzielamy? Ja zostaję? Już wam tłumaczę. Boimy się, że zaraz tu przyjdzie fuchta wiary, a wolimy mieć miejsca zajęte. Bo jednak najważniejsze, co mamy, to uważam miejsce w przedziale restauracyjnym. Trochę tego cykaliśmy, że zmarnujemy na przykład cały dzień, wejdziemy, będzie tu fuchta wiary. No bo pamiętam moje wypady do Warszawy i bardzo często właśnie tak było, że mnóstwo ludzi siedziało w przedziale restauracyjnym i nie było można już zjeść, a więc tu był trochę cykor. Na szczęście jest tak, że jest na razie puste, ale nie ryzykujemy. Ja rezerwuję miejsce, oni poszli oglądać swój przedział. I tyle, czekamy za nim. Du, 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 du. Zaczynamy testować śniadanka.
Nie byłem we Warsie 10 lat, autentycznie. Zawsze do Warszawy, jak jeździłem na biznesowe spotkania. Dzisiaj do Wrocławia. Sympatyczny kolega będzie nas tutaj obsługiwał. Bardzo się cieszymy, Artur. I co? Czyli nie korzystamy na razie z aplikacji, na razie normalnie. Na razie nie, ale możemy zagadać z Arturem, jak to wygląda też, nie? No, tak, aplikacja działa, tak? Możecie nawet sprawdzić, zamówić przez aplikację i ja wam pokażę, jak to działa u nas. Śniadania i mamy tutaj, zobacz, piękne menu. O! Hej, no. Pociąg ruszył. Super. Kurczę, trudna praca jest taka w ruchu? Szczerze mówiąc, tak. No. Jest. No. Ciężka jest praca, natomiast na przykład przygotowanie żurku, bo jest pewny gar i czas jak pociąg hamuje, to muszę utrzymać ten gar, żeby nie wolało się, nie poparzyć się i tak dalej. No, wiesz, to jak on podrzuca kotlety, nie? Tak. Tu podrzuci, a pociąg jedzie i on kładzie. Albo wiesz, kawę robi latte i wzorek, no, nie? Dobra, słuchajcie, ja wiem, bo już trochę popatrzyliśmy, ja na pewno chcę frankfurterki na gorąco. Dla Mikiego wiemy, że racuchy z jabłkiem. Czy to jest oferta dla dzieciaków? Bo macie ofertę dla dzieciaków. Oferty dla dzieciaków mamy dwie sztuki, a w ofercie dla dorosłych mamy trzy sztuki. Próbuję tego dla dzieciaków i rodzice zobaczą, jak wygląda jedzenie dla dzieciaków. Nie? To jest dobra opcja. Dobra. Bo jesteś taki wątły, mały, a więc dla ciebie mi wystarczy. Dobrze, czyli dla Mikiego mamy racuchy z jabłkiem i kremowym jogurcikiem dla dzieci, czyli dwie sztuki. Dobrze. Tak, chyba to miałeś rodzice. A o co chodzi z tym śniadaniem polskim? Śniadanie polskie to jest napisane. Smażone z szyneczką i będzie pokrojony pomidorczyk i obok będzie cebulka. Na zdjęciu to będzie wyglądało tak. To jest polskie. Był na wyborach nawet, wiecie? Pierwsze wrażenia mam na razie takie. Mega sympatyczna obsługa, bo to jest w ogóle top, nie? Obawiałem się trochę, jak zawsze, jak idziemy na taki odcinek, że zaraz ktoś nam powie, proszę wyłączyć kamerę, nie pozwalam kręcić. I to jest zawsze nasz cykor. Mega fajnie. Zobaczymy, jakie jedzonko, nie? Na razie 84 zł plus herbata dla Mikiego osobno za dziewiątkę, czyli 93 zł. Dwie herbaty, soczek, trzy śniadania, w tym jedno dla dzieci. Dla rozmiara było polskie, dla mnie było frankfurterki, dla Mikiego były dwa racuchy. O, a to mamy ciekawostkę. Przeczytam wam historię Warszy w ogóle, jak to powstało i od kiedy oni już są z nami tutaj. Słuchajcie, od 1948 roku tworzymy historię polskiej kolei. A ja mam informację, że Wars to historia zaczynająca się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. To ma złe dane. No to ciekawostka tej, bo to przecież są informacje z gazetki tutaj. Co więcej, jedyną restauracją czynną podczas koronawirusa był Wars. No to jest w ogóle masakra. A wiecie dlaczego? Bo nie było można jeździć pociągiem. Wars to jedna z polskich firm legend. Ma już ponad 70 lat na karku. Przeżyła PRL. Przeskoczyła zmianę ustrojową i próbuje zachować pion w dzisiejszych, równie niełatwych czasach. Od dawna Polakom kojarzy się głównie z obsługą wagonów gastronomicznych i barowych. To jednak nie wszystko. W końcu WARS to akronim słów od pełnej nazwy wagony restauracyjne i sypialniane. Racja, i sypialniane. A spółka zajmuje się też obsługą wagonów sypialnianych i kuszetek. Jej głównym odbiorcą jest PKP Intercity. Do wybuchu pandemii firma obsługiwała 17 składów Intercity Premium, 22 wagony restauracyjne, 55 wagonów barowych i 42 wagony sypialniane. A więc słuchajcie, PKP podnajmuje firmę Wars. Tak. To jest jakby outsourcing i oni mają tu swój wagon i jakby go użyczają. Wagon jest dopinany do składu i leci dalej. Teraz to rozumiem. Tak samo dbają o sypialniany, przedziały, o kuszetki, tak. Wszystkie takie, można powiedzieć, luksusowe rzeczy są dodawane przez firmę Wars. To jest kibel z pierwszej klasy. Nie powinien się, uważam, różnić niczym z drugiej. Bo uważam, że akurat warunki do dwójki, jedynki powinny być dla wszystkich równe. Nie? A więc jak to wygląda? Tlemozmywaczek, jest woda? Nie ma. A nie, co jest? Nie ma, patrzcie, to nie działa. A, jest, działa. Letnia nawet. Chusterko. Spoko, można sobie podłączyć maszynkę do golenia na przykład. Jest mydełko. Tu jest suszarka, działa? Jest, działa, ale jasna. A few moments later. No, ja już po, nie było źle, ale patrzcie to. Mamy taką szybę, którą nic nie widać, nie? Białą, taką mydlaną, jak to nazywam.
A tu jest taki mały wycinek, że se możesz oglądać. Hit tej, patrzcie. No nie, no bo na przykład, żebyś peronu swojego nie przegapił, nie? Rosji tak ma często, on tyle razy zaspał w pociągu, opowiadał mi to. Raz jechał do Berlina i nie wysiadł w Berlinie i potem dopiero w Paryżu. Byłem ostatnio w pociągu, który miał grubsze menu. Było tego więcej potraw, czyli u was jest bardziej podstawowe menu, tak, u nich było bardziej rozwinięte. Bardziej takie uproszczone. Czyli to prawda, że są warstwy barowe i warstwy restauracyjne. Tak jest. To ten jest barowy bardziej. To jest barowy, tak. To jest barowy, czyli to prawda, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyli zobaczcie, że mamy dwa rodzaje warstw. Warstw barowy, gdzie macie okrojone menu i warstw restauracyjny, w którym jest normalnie... Warstw przez sy i warstw przez zy. Słuchajcie, jajeczniczka na szynesce, spora porcja. Ile tutaj myślicie? Ilu jajek? Trzy jajeczka, nie? 2,5 czy jajka, około 100 gram szynki uważam, szczypta pieprzu. I szczypta soli, ale tu ja już zrobiłem. Pieprz i sól to ja już posypałem, nie? Okej, dobrze. Czyli dostaje się ten pomidorek, chlebuś, zaraz wam powiem, a chlebuś taki myślę, że pakowany, sztućce spakowany ładnie, hermetycznie. Otwieram. Dobrze, że nie jak ten ketchup kiedyś, pamiętacie widzowie? Ja słyszę, dobra? No spróbuj. Okej. Okay. Spróbuj sobie, jajowa jak w chacie. Bardzo dobrze zrobiona, nie jest za mocno ścięta jest i nie jest za lekko, jest taka, sam raz, szyneczka nie jest jakaś taka spalona, tylko jest, widać, że jest leciutko przypieczona, cebulka jest tu w środku. Ja bym nazwał, że ona jest lekko mokra. Ja lubię mokro, ja wolę mokro. Mój tata to w ogóle, wiecie, jaką je jajecznicę? Kiedyś może to pokażemy. Violeta wsadza jaja, lekko zamerda i dosłownie, nie wiem, minuta i uraz je prawie suro. Oj, przepraszam. Nawet nie je, bo mama wlewa do szklanki, nie? Nie. I on pije to. Jeszcze wam coś powiem. To jest mój pierwszy posiłek w pociągu. Nigdy nie jadłem. No to nie, to ja się najadłem. Pomidorek okej, też dobry, świeży. Świeżutki pomidor. Ale ja mam polany sosem balsamicznym. No właśnie, to masz taką fajną wersję. I mega jest fajny, bo jest taki słony od razu przez ten sos. A ja mam cebulkę i cebulka też jest bardzo świeża. Ale zobacz, cebulkę masz na pomidorku, a w jajecznicy nie masz cebulki, tylko masz na szynetce. Ale właśnie porównaliby się to. Zarobiście, bo ja nie lubię akurat cebulki w jajecznicy, nie wiem jak wy. A to zależy jak zamówisz, ale chyba pan się pyta, czy chcesz z cebulką, czy nie. Ty się pytałeś? Nie, ja nie robiłem. No. Kurde, nie wiem jakiej firmy. Ale coś mi się wydaje, że to może być, jak myślicie? Sokołowe? No chciałem powiedzieć sokołowe. Bardzo dobra frankfurterka. Co ważne, nie jakoś mega gorąca, bo nieraz wiesz, masz wrzątek, fajnie smakuje. Oczywiście możemy tutaj debatować, czy frankfurterki za 23 zł, nie? No bo de facto, jak pieczywa nie jem, to dostęp czy frankfurterki, no możemy, ale słuchajcie, ale no kurde, ale dobrze jesz, nie? Tak, albo słuchajcie. Dobrze je. Pieczywko jest. A do pieczywka, słuchajcie, dostaliśmy jeszcze po masełku, 10 gram, masełko normalne. No pieczywko, tak jak Rosie mówi, jest paczkowane po prostu, nie? Reasumując moje śniadanko z karafą, weźcie pod uwagę, że większość osób zje jeszcze do tego będzie miało pieczywko, nie z masełkiem. Pierwszy raz wziąłem ofertę tą dla dzieci, naprawdę. Ale uwierzcie, że ja często jadam w Warsie, no bo często jeżdżę gdzieś na te koncerty z Werbą. W środku już pachnie wszystko jabłuszkiem, pachnie drożdżowo, czyli tak jak rasuchy powinny smakować. Pachnieć, nie? Bardzo drożdżowo. No i są pulchne, nie? Mhm. Tutaj śmietana, chyba taka dwunastka, tak? Zwykła śmietana kwaśna. Zrobione na jakimś tłuszczu na masełku. Bardzo dobre racuchy. Zaraz dam wam spróbować. Pyszne racuchy. Mi trochę brakuje cukru, ale mam tutaj chyba 3 saszetki, zaraz sobie posypię. Jabłuszko czuć delikatnie. W środku racuch wygląda tak. Nie zauważyłem, że mam słuchawki, słuchajcie. Informacje dla rodziców. Ja daję 10 na 10 tym racuchom. W środku są świetnie zrobione. Nie są za słodkie. Są przepyszne. Zawsze możecie sobie docukrzyć. Ja jestem mega zadowolony, więc lecę z jedzeniem. A oni już w ogóle to zjedli. Wszystko. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat zamówienia kawy na prezenty dla klientów. Chciałabym zamówić, uwaga, 150 opakowań, 250 gram. Potrzebowałabym móc odebrać kawki na początku grudnia. A nie wierzę, ale jaja. Ale co by nie mówić, mamy zawodowe kawki na prezenty dla pracowników. Wow, ładnie. Racuch naprawdę dobry. Czuć, że to jest zrobione na miejscu od razu, to nie jest nic odgrzewane. Ciasto w środku z tym jabłuszkiem świetnie się komponuje. Tu można pochwalić, naprawdę
całe śniadanko w tym warsie. Można powiedzieć wprost, jest do zjedzenia. Naprawdę nie będziecie żałować, jeżeli zamówicie sobie. Obojętnie co nawet, nie? Bo każda z tych potraw chyba zdała egzamin. A tak teraz całkiem serio, bo akurat chwilę mamy takiej do oczekiwania i myślę, że to na filmie też chcemy tutaj z rozmiarem powiedzieć. Za nami 11 miesięcy przekozackiej zabawy z wami na kanale, ale również, kochani, niełatwej pracy. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio ogłosiliśmy, że nie będziemy regularni, czyli nie chcemy wydawać odcinków w poniedziałek i w czwartek. Chcemy mieć wpływ na to, żeby publikować odcinki o różnych porach, w różnych dniach, nie? Dokładnie. Dlaczego? Bo nie chcemy się wpijać na przykład w konferencję Fame MMA, w mecz Polska-Francja, w debatę prezydencką. I było bardzo dużo komentarzy, że wszystko przez kawę, że za dużo reklamujemy naszą kawę, za mało jest kontentu. Kochani, to tylko jedna rzecz. My nie zrobiliśmy tu żadnej kampanii i nie zrobimy żadnej kampanii. Postawiliśmy na własny produkt, czyli kawę. Ale to trzeba podkreślić. Tak. Mieliśmy oferty. Mieliśmy oferty. Dokładnie i nie jedną. Mogliśmy gdzieś jechać spać za darmo, gdzieś się najeść za darmo. Faktycznie byliśmy zapraszani na jakieś otwarcia, na jakieś firmy motoryzacyjne, dawały nam jakieś rabaty. Z niczego nigdy nie skorzystaliśmy. Żebyście to brali pod uwagę. Jedyną rzeczą, na której próbujemy się monetyzować, bo na razie to jest ogrom pieniędzy zainwestowane, a na razie zarobku z tego nie ma, prosimy o wyrozumiałość, że na każdym odcinku gdzieś o tej kawie naszej mówimy. Patrzcie to. Czy tam puścimy? Czy puścimy, patrzcie. Seteczki zrobiliśmy, 100 gram. Ale fajne, kurde, no, pokaż mi tą paczuszkę. A wzięliście dla mnie? No to se weźmiesz, nie? Ale no, fajne. Macie. Nie no, jest taki slimek, rzeczywiście, no, można ją wziąć sobie wszędzie. I jak się nie mylę, 17 zł i chyba 12 czy 13. Czyli idealna na prezent i idealna do skosztowania, no bo... Tak jest. No. Bądźmy szczerzy, a więc nie? Sorry widzowie, mówimy o tym, będziemy mówić w każdym odcinku, nie obrażajcie się na to, ale za to dajemy wam gwarancję autentyczności naszych reklam. Okej, okay, tyle o śniadaniu. A może trzeba też iść do przedziału i zobaczyć, czy aplikacja VARS doniesie nam jedzenie do przedziału, no i jak będzie wyglądał obiad. I zróbmy tak, że nie będziemy nic mówić panu, tylko podziękujmy, zawinimy się i wtedy zamówimy z aplikacji tak, jakby to ktoś zrobił z siedzenia, bo tak to reklamują, że z przedziału możesz sobie zamówić do przedziału. Mamy godzinę czasu. Zupy! Szybciutko! Żurek czy zupa dnia? Żurek robią sami. Ja biorę żura. A zupa dnia to była ogórkowa, nie? Dodaj. I zupa dnia. Dodaj. Na razie idzie bardzo sprawnie. Danie główne. Pierogi z mięsem. Pierogi galicyjskie. Tak, ja pierogi z mięsem poproszę. Kotlet schabowy tej. Coś jeszcze z dań głównych. No trzeba schaba. W sosie grzybowym, makaron tagliatelle ze szpinakiem, filet z kurczaka z sosem śmietankowo-szpinakowym. Dobra, i tu teraz mamy problem, bo co dla ciebie możemy ja wybrać? Wezmę sałatkę, już widziałem, są też. A okej, dobra. A więc luzi. Spróbuję tagliatelle, słuchajcie, zobaczmy, jak ale to smakuje. Ale którą, ze szpinakiem czy bez? Ale to dziwny wybór, Miki. Ze szpinakiem. 34,50. No. Myślę, że nasi widzowie woleliby zobaczyć, jak jesz schabowego. No niestety, no tak, tylko słuchajcie, schabowego już jadłem. No. Już jadłem większość tych dań, ale makaronu nigdy w warsie jeszcze nie jadłem. Nie? No dobra. Więc warto spróbować. Racuchy panierowane. Aha, to jest dla dzieci. A więc racuchy z jabłkiem, to co na śniadanie, również w tupcyli i im na obiad. Okej. Okay. Sprytne. I fileciki z kurczaka są jeszcze. I fileciki z kurczaka i zupa dnia też dawali dzieciakom. Tak. Ale ja jestem w sałatkach i mam cesarza. Dobra. No i obdyknę. Chociaż tu są te chrupeczki glutenowe, są te. No ale będę omijał. Omijesz. 172 zł. 50 minut do wyjścia z pociągu. Jest challenge. Jest challenge, naprawdę jest challenge. 172 zł? Tak. Numer wagonu jaki? 10. Numer miejsca? 96. I teraz... Lecimy zobaczyć do tego gościa i co mu przyszło, bo powiedział, że może nam pokazać. No albo zobaczymy, jaka będzie reakcja, kiedy on tu przyjdzie, nie? Bo to jest właśnie cały ten... Lepiej do niego właśnie nie łammy tego, żeby dać rzetelną opinię. Dobrze, no. Ale to... Specjalnie nie pójdziemy do tego gościa, żeby zobaczyć, czy on w ogóle dostanie informację na jakimś, nie wiem, touchpadzie swoim na telefoniku, że takie zamówienie trafiło i jak to będzie wyglądać, czy on najpierw przyjdzie po płatność, bo tak to każdy mógłby sobie zamówić. Nawet z Poznania ktoś by mógł zamówić. Ty już zapłaciłeś? Tak. Nie, oczekuję, jest. On musi nas... No właśnie, czy on musi przyjść i skasować?
pasować, nie? To jest ciekawa tak, sprawa. Tak, żeby sobie teraz tą aplikację wziął jakiś pociąg, no gościu, zamówił. Wiesz, mieście, centrum miasta by sobie pieprzył. A wiecie, ile tej wiary jest takiej, co by robiło po złości? Takie żarty, nie? No, 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 no. 90% wiary by to zrobiło. Zdążymy do Wrocławia? No pewnie, że zdążymy. No, kozacy! Dobry, witamy serdecznie. Ale jest, bo tak się baliśmy tego, że mówimy tak, czy od razu przyjdzie żarcie, to by wiara zamawiała w chacie, wiesz. Ale nie przyciąga. Ale no, wie pan co, niestety przychodzimy, ja przychodzę, najpierw pobieram płatność. No, tak. Bo często tak się zdarza, że pasażery mylą pociągi. No. I na przykład mogą zamówić w tym pociągu, w którym jadą w drugą stronę. Drugą stronę, tak, okej. Okay. A zamówienie już będzie zrealizowane. Więc ja przychodzę, pobieram płatność, sprawdzam, czy pasażer jest na miejscu. I realizuje zamówienie. Szkoda czasu, najważniejsze, żeby zdążyć. Będzie 172,50 zł. Zobaczcie, jak to sprawnie działa, tak jak myśleliśmy dokładnie, nie? Jestem ciekaw jeszcze jednego, ale nam nie zdradzaj. Na pewno masz na to patent. Jak to będziemy jeść? No niestety. W tej klasie na przykład niestety nie wiem, jak to wygląda, ale w drugiej klasie, przed każdym fotelikiem, się odpyla zgodniczek. I w drugiej... Co? Tak. Czyli w drugiej byśmy ogóle mieli lepiej. Byłoby lepiej, tak. Nie wierzę. Dobrze, ale pójdziemy to zobaczyć, pokażemy. Tak, sprawdzimy. To są małe takie pojemniczki, ale to są właśnie tylko do picia, tak? Tak, do kubeczek. Do jedzenia. No to jest jeden stoliczek, który znajduje się przy oknie. To znajduje się w karcie. Słuchajcie, no muszę to powiedzieć, że niestety nie ma tego makaronu w tej karcie. To jest to, co my gadaliśmy wcześniej o tym. Tak, że to jest inna kategoria pociągu. No dobra, no to ja w takim razie... ten makaron z sosem pomidorowym. Okej, okay, tylko ten makaron macie po prostu. Tak. Dobra, to wezmę, zobaczę, sprawdzę makaron po prostu. Dobra, okej. Okay. No to zobaczcie. Zupka, czy wszystko od razu przynieść? Wszystko od razu. Co? Może najpierw... Dobra, to dobra. Dobra, po kolei. To, tak. To będzie za duży gnów. Dobra, po kolei. Słuchajcie, w każdym razie wydaje mi się, że stąd mogą wyjść te niuanse słabej oceny, że na przykład zamówił ktoś do innego pociągu i ktoś zamówił makaron, którego jednak nie ma w karcie, bo jest karta duża, tak. A on ma tą małą kartę. Tak, ale jedno uważam, że powinni mieć inną kartę. Rozumiem, że są dwa rodzaje tych restauracyjnych. No jakby papierowo mają inną, nie? No, ale dokładnie, to coś... A, okej. Okay. Ja chłopakom przygotuję, od razu wam powiem tak. Wrzący kubek. A więc jest... Nie wiem, jak będziecie to jeść, nie? A czas, w jakim pan przyszedł, ale ładnie zapachniało tym żółkiem. Masakra! Powinien ten kubek mieć jeszcze takie, wiecie, wzmocnioną tekturkę na trzymanie, to jest moje zdanie. Jest gęsto towaru, no, widzę, ale, gęsty towar. Ale ja już po zapachu widzę, że to jest prawdziwa zupa ogórkowa. To nie jest jakieś gówno z torebki wsypane. Składka jest mocna, no. Gęsto towaru. O, fuck! Takie gorące, że nie do zjedzenia, nie do przełknięcia. No, 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 mówię. Jak chcesz szybko zjeść, nie, bo za 15 minut wysiadasz, nie jesteś w stanie, stary. Ale, co jest dobre, zamykasz, bierzesz sobie i zjesz sobie później, nie? No nie wiem, tak jest gorący ten kubek, że nie jesteś w stanie go utrzymać. Ale jeżeli chodzi o wartości makowe, bardzo pyszna zupka. Naprawdę smakuje mi. Jest dużo tego ogóreczka. Jest jak u mamy w domu właśnie taka? Tak. To nie smakuje tak, jakby to była woda z ogórem, takiego, wiesz, nie? Taka sztuczna, tak jak ostatnio. Tak jak ostatnio, gdzieś mieliśmy żurek. Słuchajcie, jakbym pił białą kiełbasę tej. Na Orlenie żurek. O, żurek, nie? Zaraz porównałem właśnie. Nie? Ale to jest bardzo smaczne. Smak tych ogórków jest mega wyrazisty. Miki ma troszkę mniej gorące. No. Tak myślisz? Tak, zobacz, bo ja już to otwierałem. Ale nada gorąco. No pachnie pięknie, chrzanowy żurek w ogóle. Ale my... Bardzo pachnie chrzanem. Chcesz spróbować pierwszy? Ale on będzie dobry. Ja nie wiem, czy jest taki chrzanowy. Zobaczcie to, jak dużo... Jajeczko wyciągnął. Jajeczko piękne. Kiełbaska biała zupełnie już wygląda. Chodź, spróbujesz pierwszy? Troszeczkę. Kurczę. Dam się troszeczkę, czekaj. No. Podmuchaj. No prima sort. Tak? Prima sort. Czyli tak jak ogórkowa, słuchaj. No. Tak jak ogórkowa. Dobra biała kiełbasa, nie? Nie jest za tłusta. Kurde, dobre te zupy. Co powiesz o tej zupie? Słuchajcie, finalna moja ocena na żurek. 9/10, brakuje mi tam trochę jednak takiego zabielenia tej zupy, ale jest bardzo dobry, chrzanowy żurek. Pyszna biała kiełbasa, jajko super świeże, rewelacyjna zupka i zaraz zobaczę ogórkową. Ej, Mikołaj ma rację. Dziękuję bardzo. Dobrze, a teraz mam takie pytanie. Czy jakbyśmy jedli w restauracyjnym, byśmy dostali normalnie na talerzach? Na papierowych kiesek. Okej, czyli to jest takie trochę wynosowe też. Tak. To można, czyli jak nie zdążyć zjeść albo nie dokończyć jedzenia, to wynosić. Tak, dobra. Okej, czyli to jest akurat fajne, nie? No, to może, dziękuję. Ale pachnie z kwarkami tej! O, to moje. A. Wszystko jest świeżo robione.
co radzisz sobie. Bardzo dziękujemy. Dobra, próbujemy! O, dziękujemy, myślicie? Dziękujemy panu za serwis. Dziękuję. Nie lot tej Rosji, a daj nóżki włożyć pod stół. No widzisz jak elegancko? Tej, kurczaczek bardzo świeżutki. Mistrzostkę, w ogóle sałatka widać, jest świeża. Pomidorek ten sam ze śniadania. Co to oznacza? Że uważam, że ten ziomek to naprawdę robił. Świeży ogórek. Ale kurczaczka masz ciepłego? Ty zaczekajcie. Ja sobie zupkę podjadam, Słuchajcie, krótko i na temat. Nie ma co tu dużo gadać. Świeża sałatka, fajnym polana sosikiem, takim cytrynowo-miodowym. No i tyle. Jedno, co bym powiedział, ciut na minus. Bardzo mało mięsa, może z 50 gram? No tak, nie widać tego kurczaka prawie. Bardzo. Piąta. 6 chudziutkich plasterków, takich. No w ciemno mówię, że to jest dobre. To ja widzę. Z wody ładnie wyciągnięte. No, tak, to nie są smażone, to są normalnie tak. Pieruszki tak. z wody. No. Cebulka jest przysmażona. Smak mięsa jest taki jakiś... Okej, okay. Coś kurczę. No. Coś jest kwaśnego. Nie, dla mnie si. A może ja tą cebulkę czuję? Taką? Powiem ci tak, Rosji, bo ja już jadłem wiele razy, za każdym razem biorę te pierogi, bo to jest mój ulubiony właśnie ten i nigdy nie odczułem jakichś złych, wiesz, emocji? Rzeczy w tych, no. Tak, to Mikołaj, poczekaj, jeszcze dam tobie spróbować. Dobra. Dobrze, to? No. A, dobra. Chociaż ja jestem fanem takich pierożków przypieczonych. Okej, czyli z patelni. Z patelni, ale te są jak najbardziej godne polecenia, są świeże robione. Bardzo dobre mięsko, ta cebulka daje taki posmaczek takiego smażonego tłuszczyku. Nie ma co dużo gadać, czasu nie ma, Miki testuj. Tak. Ale jak to ładnie wygląda. Ale dostałeś normalnie chyba... I to jest tagliatelle, patrzcie, makaron, bo tagliatelle to jest ten płaski, nie? No. I dostałem wege, czyli tu jest wege mięso, bo tu tak zauważcie, że jest tutaj tak jakby ala mięso, nie? No. Obsypane pietruszką, makaron jest zrobiony... No tak, no well done bym powiedział, jest bliski rozgotowania. Bardzo dobry, delikatny pomidorowy sos, pieprzny, mocno czuć zioła, bardzo mocno czuć zioła. Jest marchewka się mega przebija w tym sosie. Okay. Czyli to jest takie bolońskie, można powiedzieć bardzo zbliżone do bolońskiego. Ja bym dał gorszą ocenę, dlatego że jest troszkę delikatnie gorzkie. Jakby nie, ta kompozycja nie jest fajna. Makaron jest mocno wodnisty. A sam sos jest bardzo delikatny. Wiecie, to się wszystko łączy i wszystko jest bardzo delikatne. I przebija się ten smak chyba tego wege mięska, który jest lekko gorzkawy. I to jest trochę denerwujące. Jest mało słone. Ale może... Od 1 do 10, Miki. Tutaj daję 6. Czyli od 5 do 3 byś dał 3? Tak. No to zróbmy to, w czym się czuję najlepiej, bez dwóch zdań. Espresso. Myślę, że trafię jak zwykle. Uwaga, no jest to kawa, to nie jest arabika, to jest arabika z robustą, myślę, że 70 do 30, czuć zupełnie już ten posmak i wiecie, tej robusty, co nie mówię, że, bo jest dużo smakoszy robusty, my nawet wprowadzimy robustę u nas. Działam nad nią, działam. Dokładnie, ale myślę, że taką 80-20 i ona ma kopać, rano tu Wiara wchodzi zmęczona i tu musi być kawa z powerem. A więc myślę, że w tych okolicznościach, jakich jesteśmy, jedziemy do pracy, jedziemy do szkoły, to taka kawka jest jak najbardziej odpowiednia. Myślałem, że dostanę szarlotkę z lodami, nie? Czy za bardzo... No nie wiem, czy ona w ogóle jest ciepła, ta szarlotka. Chyba nie. Nie. Na ciepło mnie wygląda. Ciasto jest zimne, czyli jest w lodówce przechowywane, ale myślę, że to jest odpowiednia klimat no tutaj pewnie. Na takie coś. Rosji? Bardzo dużo mąki. No jest takie ciągnące się, gumowate, nie? Czyli podgrzana na ciepło w piecu może byłaby lepsza, co? Może tak, no. Taka, wiesz, opalona z góry. Sernik jest troszeczkę taki twardawy, ale... No ale sernik może być twardawy. No jest taki smak takiej gorszej piekarni, no, wiesz. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. To nie jest Piskorska. Cukierni, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Tak samo taki PRL-owski smak, no. Bym powiedział, bardzo mocny. Dokładnie tak samo jak to. Tak, obydwa te produkty się bardzo tak ciągną. Ale no nie są złe jak na te warunki, tak jak ty to powiedziałeś. No. Do kawy, żeby sobie tamto zjeść, w klimacie do dużej kawy, bo do małej to chyba jest aż za duże ciasto, będzie w sam raz, ale... Na pewno to jest ciasto... to mega słodkie, nie? No jest mega słodkie. No, no ile dajesz, jaką ocenę? No 5 dam za ciasto. Ale 5 na 5?
Nie, 5 na 10, nie mówisz. Czyli 2,5. No, czyli 2,5. Googlowsko się posługujemy. Ja dam trochę więcej. Dam serio trochę więcej. U ciebie jest ten fajny smak cynamonu, to jabłuszko jest dobre. Ja daję takie 6 na 10. Takie ciacho jak nasze babcie robiły kiedyś. No właśnie. Takie mega słodkie po prostu. No bo babcie dawały dużo cukru. No. Musimy brać te wszystkie rzeczy tutaj stąd? Nie, możecie to zostawić. Pod koniec podróży będzie firma sprzątająca, która będzie szykować skład do kolejnej trasy. Okej. Okay. To mogą posprzątać. Ewentualnie tutaj jest większy szpikuczek. A tu można też. Dobra, dziękujemy. Dokładnie. Bardzo. Dziękuję. Fajnie, super. Podsumowanko lekkie. Tak, lekkie. Jesteśmy w Wrocławiu. Tak jest. I co? Co myślicie na temat tego jedzenia? Zjedliśmy bardzo, bardzo dużo. No tak, to tak. No taki był plan, żeby widzom pokazać cały przekrój. Śniadanie lepsze od obiadu, to jest moje zdanie. Okej, racja. Czym wyżej, tym gorzej. Czyli deser bez dwóch zdań uważam najgorszy. Mimo że nie jadłem, widziałem wasze reakcje. Kawa na pewno średnia, ale robi robotę, tak jak powiedziałem, bo jest dodana robusta, czyli power. Śniadanko prima sort. Moje frankfurterki były mistrz, jajecznica była kozak, racuchy były kozak. Więc śniadanko jest super. I wydaje mi się, że więcej ludzi jednak jest śniadanie niż obiad. Tak, nie można powiedzieć, że no, obiad był zły. To jest jakiś taki równy poziom mniej więcej, mi się wydaje, nie? Tak, chociaż... ale dla mnie śniadanie było naprawdę wyśmienite. Tak. Porównywaliśmy je przecież przez chwilę nawet do Sheratona śniadania, więc to się nie wzięło z niczego, ale uważam. Faktem, że facet... O, cześć, siema. Siema. Subskrypcja jest, obserwacja jest. No i zajebiście, no. Dzięki, trzymajcie się, tak? Dziękujemy tak jest, bardzo. No, dziękujemy bardzo. No, no, a więc widzicie, mamy widzów we Wrocławiu, również bardzo nas to cieszy. No i tyle w temacie. Jestem ogólnie miło zaskoczony. Tak. Bo powiem tak, w porównaniu do polskiej firmy Orlen, na której jedliśmy, a polskiej firmy Wars PKP, no to dla mnie jest przepaść, nie? Tak. No to przepaść. Przepaść. Trzymajcie się. Powodzonka. Subskrypcja i po kawkę. Życie zaczniesz po 40. Stwierdziliśmy, że jeszcze mam coś do gramy. No. I dogramy coś niesamowitego, bo ty, Rosie, masz taką potrawę PRL-owską, prawda? Tak. PRL-owską prawdziwą. I to ludziom brakuje tak? tego. To jest PRL-owska? Bo przecież każdy pamięta kamemberta w panierce i nigdzie go już prawie nie robią. Z żurawiną, słuchajcie. Tylko w Warsie. A się tak złożyło, że jesteśmy mega głodni znowu? Więc co? Testujemy. Ale zobaczcie, ten ser, ja to przekroiłem teraz, jak ten ser się rozpływa. Czyli jest robione na głębokim tłuszczu chyba, nie? Jezu, jak ci zazdroszczę, ja wziąłem tego kompleta. Naprawdę mu zazdroszczę. Ja muszę tą żurawinkę spróbować z tym serem. Ale życzy mi całą żurawinę, ty. Nie, nie bój się, Rosji. Ale dobre. Czyli co, bo wiecie, my już zrobiliśmy zakończenie, będzie trzeba zrobić drugie. Jak drugie? To jest jako bonus później. No. Dostaliśmy w ogóle, zobaczcie, inny komplet w tym pociągu. Mamy szklane, ceramiczne talerze. Zupełnie inaczej to wszystko jest podane tutaj, nie? Może to jest restauracyjny bardziej. No, ale menu mieli znowu okrojone, tak jak w tamtym, nie? Aha. Uwaga, testujemy kotleta. Kotlet nie jest z kurczaka, jest to klasyczny kotlet schabowy. Rupie, słyszę. Naprawdę dobry kotlet. On jest świeżo zrobiony. Serio, jeżeli chodzi o kapustę, no jak domowa jest, no nawet czasami w domu. No kurde, no. No naprawdę. No kurde. 10 na 10 kapusta. Naprawdę. Przewyborna kapusta. No nie. No, jako kapusta ty. No, dobra kapusta. Dobra.